Nowy sezon wystartował, a wraz z nowym sezonem przychodzę do was z kolejną dawką mitów w grze Fortnite. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie aż 30 mitów, więc moi kochani, zostawcie pod tym filmem tak 30 tysięcy łapek w górę, a będziemy kwita. Jeżeli jesteś nowy na kanale, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Fortnite i żebyś nie przegapił przekozackiego giveawaya, którego organizuję dla wszystkich osób, które mają aktywny kod farmer w sklepie i subskrybują mój kanał. Wyniki konkursu ogłoszę już 9 czerwca na specjalnym live'ie o godzinie 19, więc nie może was zabraknąć na tym streamku. Jakby ktoś nie wiedział, 9 czerwca jest jutro. Więc masz szansę jeszcze wziąć udział w konkursie. Za wszystkich mocno trzymam kciuki, a teraz zaczynamy! Pierwszy mit. Czy możemy uleczyć się do pełna, nie używając potek? Na mapie teraz pojawiły się takie fajne grzyby, od których się odbijamy i zobaczcie, dzięki temu rośnie nam kewlar. Za jedno odbicie mamy 15 kewa. Od drugiego grzyba się odbijam i mamy 30 kewa. Kiedy grzyby są zgaszone, już kewa nam nie dodają. One występują często na farmach, ale sprawdźmy, czy możemy uleczyć się do 200 HP. Jak widzimy, grzyby się za jakiś czas odnawiają. Pyk. Pyk. I mamy 200 HP, czyli w tym sezonie jesteśmy w stanie uleczyć się do fulla bez konieczności wypijania potek. Mit potwierdzony. Sprawdźmy, czy możemy skorzystać z glitcha na exp. Musimy zmienić nasze ustawienia dobieranie graczy na oceanie, a w ustawieniach emotek, emotkę na rolkę do góry i emotkę na rolkę w dół. Teraz wchodzimy do wody i musimy spamować scrollem góra-dół tak długo, aż nie ruszy battle bus. Wtedy zadanie, w którym musimy podziękować kierowcy busa, zostanie zgliczowane i dostaniemy darmowy exp. Niby to działa. 3, 2, 1. Battle bus rusza i uwaga, patrzcie. Dostałem expa 5000. Znowu spamuję. Co jest? Kolejny exp. Co jest? 5000 PD dwa razy dostałem. What the? Widzieliście to? U góry wyświetlił się komunikat. Czyli mit oficjalnie potwierdzony. Łatwo. Próbujmy jeszcze raz, patrzcie, ten chłop robi to samo co ja. Wszyscy siedzą w wodzie i spamują emotkę. 107 poziom. Okej. Okay. Co jest? 20 tysięcy expa. Niesamowita sprawa. No i dobra. To było chyba na tyle. Czy możemy ukończyć zadanie trafienia w głowę szybciej, kiedy oswoimy swojego wilka i będziemy mu strzeli po prostu w głowę? Stój, 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 wilczek, stój. Dobra, pierwszy magazynek wszedł. Tak jest! Udało się, zobaczcie! Trafię w głowę, plus 5000 expa! Czyli ten mit jest potwierdzony. Zobaczymy, czy jeszcze raz jestem w stanie ukończyć to zadanie. Tak jest! Kolejne zadanie ukończone, plus 5000 expa! Więc, jak widzicie, mit potwierdzony. Moi kochani, tutaj mamy taką specjalną, eventową kupę gruzu, że tak powiem. Ona ma ileś tam miliardów życia i my, uderzając to kill-offem, razem wspólnie ze wszystkimi osobami na serwerze jesteśmy w stanie to rozwalić za kilka tygodni prawdopodobnie. Sprawdźmy, czy przy pomocy wyścigówki z tym taranem jesteśmy w stanie to przebić. Uwaga! Nitro i go! Co jest? Wpadłem do środka! Mit potwierdzony! Jestem w środku! I co my tutaj mamy? Henchmeni! Ostatnie skany sugerują, że jestem ostatnim intruzem w zasięgu. Siema, gościu! Moi drodzy, to jest pomagier ducha, a to pomagier mroku. Czy ja mogę z nimi walczyć? Mogę! Leży! I co z nich się posypało? Generalnie nic ciekawego. Ale jako pierwszy rozwaliłem tą ścianę. To było mega proste. Nie potrzeba nam było kilku milionów ludzi. Ha! Łatwo. Z przodu mamy dzika. Hop! Wskakuje? Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ej, ej, ej! Nie bij go! Nie bij mi dzika! Tak jest! Nie trzeba dawać jedzonka. Wystarczy, że na zwierzaka wskoczymy i w ten sposób go oswoimy. Mit potwierdzony. W nowym sezonie do gry zostały dodane potężne głazy. W tamtym sezonie, kiedy ścinaliśmy drzewo i drzewo spadło na oponenta, mogliśmy go w ten sposób zabić. Sprawdźmy, czy tym razem też jesteśmy w stanie zabić kogoś, uderzając go z kamienia. Pan ochotnik szaku, proszę na dół. I pamiętaj, że musisz ten kamień złapać na łeb. Leci! Leci, 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 leci i... Co jest? Nic. Zero. Zero? Zero, idealnie trafił mnie, nic, totalnie. Co ty gadasz? Okej, szaku, druga próba, jesteś gotowy? Dawaj. Dobra, leci, 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 leci i... 150, 165! Ale no, żeś przyjął! Nieźle. Czyli rozumiem, że ten kamień musi się jakby troszeczkę rozpędzić. Czyli można wygrać przy pomocy kamienia, nice. Teraz, moi kochani, czas sprawdzić, czy wielki głaz jest w stanie rozwalić żelazną, pancerną ścianę. Pyk, pyk i pyk. Panie szaku, proszę kolapsować! Dobra, demonstracja zaczęta. Mam nadzieję, że trafi, nie? Leci! 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 Co jest?
Nawet nie poczuła, nic nie pykło. Trzeba dalej zbudować. Chyba, że trzeba dalej zbudować. Dobra, spróbujmy to zrobić dalej. Dawaj, panie Szaku, kolapsuj. Zobaczymy, czy teraz ta ściana przetrwa. Leci. Leci, 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 leci i bum! Rozwaliło! Stary, zero stary! To ma, przypominam, 2500 życia. A to rozwaliło tak, o! Czyli ten kamień rozwala wszystko. Mit potwierdzony. Czy Szaku dostanie damage, kiedy stoi na kuli, a ja kulę uderzę? Uwaga, sprawdźmy ten mit. Bum! Bum! O! Oj, oj, oj. 55 dostałeś! No. Mit potwierdzony. Jeżeli dwa dziki się zderzą głowami, czy któryś z nich dostanie damage? Sprawdźmy to. Szarża! Jazda! Uwaga! Bum! Wow! Stary! Ja też dostałem damage. Ale czy tak dużo? Sprawdźmy jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Tam tararam, tam tararam, tam tararam. 14! Ej, minet zbiło z mojej tarczy, stary. No dokładnie. Dzik zadaje damage. Ale czy przebija ściany? Sprawdźmy to. Panie dziku, czy jest pan gotowy przebić te wszystkie ściany? Uwaga, pierwsza ściana. Poszła. Druga. A, druga niestety nie. Jeszcze raz. Czyli dzik na szarży bez problemu rozwala drewnianą ścianę. Pancerną na 2 hity. Żelazną pewnie na 3 hity. Jak nie na 4. 4. Bum, na 4 hity. Czyli mit potwierdzony. Dzik przebija ścianę, ale tylko jedną. Tą drewnianą. Czy mój zwierzak umrze, kiedy do końca wyczerpię mu staminę? Bo cały czas na nim biegnę. Sprawdźmy to. Już prawie dobiega końca i uwaga! Zatrzymał się. Zszedłem. Odpoczywa. Położył się i odpoczywa. Ale słodziak! Rozumiem, że teraz się, byczku, regenerujesz. Mogę na ciebie teraz skoczyć? Nie. Chyba muszę poczekać, aż się uleczy. Po chwili odpoczynku, jak widzicie, mój dziczek wrócił do formy, tylko gdzieś mi uciekł. Chodź tu, wariacie. Czyli mit obalony. Dzik nie zdycha, tylko przez chwilę musi odpocząć. Czas sprawdzić kolejny mit. Czy jesteśmy w stanie uleczyć naszego zwierzaka przy pomocy grzybów albo mięska? Podchodzimy do mięska i grzybów. Uwaga. Tak jest, zobaczcie. Stamina oraz życie mu się przywraca. Ale czad. Czyli można powiedzieć, że możemy jakby zatankować naszego zwierzaka. Zarąbiście, mit potwierdzony. Czy dzik ma twardszy łeb od kamienia i potrafi go odbić? Sprawdźmy to. Leci. Szarża! Pampararam, pampararam, bum! Niestety nie. Dzik ginie na hita od kamienia. Mit obalony. Czy możemy lecieć na tyrolce razem ze zwierzakiem? Uwaga! Hop! Łapie się! Nie! Spadł na dół! No niestety nie możemy podróżować tyrolką ze zwierzakami. Mit obalony. Czy możemy latać razem z wilkiem, wskakując na gejzer? Uwaga! Spróbujmy się przelecieć. 3, 2, 1... Buu! Normalnie! Razem z wilkiem możemy się odbijać od gejzerów. Mit potwierdzony, ale czad. Ponoć każde zwierzę, które wskoczy do wody, potrafi opływać. Sprawdźmy, czy wilk też potrafi. Uwaga. Patrzcie! Nie zrzuca nas jak z samochodem, wpadniemy do wody. Możemy sobie cały czas wilkiem płynąć. Ej! Płynie pieskiem. Urocze. Więc mit potwierdzony. Jak wiemy, podczas jazdy na zwierzaku możemy budować. Ale czy, jak zeskoczymy z dużej wysokości, przeżyjemy? Sprawdźmy to. 3, 2, 1, go! Woohoo! Na sam dół i pum! Fal damage nie działa. My przeżyliśmy, a dzik niestety ginie. Czyli mit potwierdzony. Sprawdźmy, czy grzyby są łatwopalne, tak jak drzewa. Leci świetlik. Bum. Wow! Ale się zajął, jak to kozacko wygląda. Dobra, czyli grzyby są łatwopalne. Coś podobnie jak drewniane struktury. Mit potwierdzony. Ponoć nie można wylądować na drzewie rzeczywistości. Coś mi się wydaje, że to jest ściema, ale sprawdźmy to. Uwaga. Aha! Bo tutaj cały czas nas podwiewa, ale ja bym chciał wylądować. No powolutku, powolutku, Faral. Nie no, cały czas lewitujemy. Co jest? To że niby nawet na gałęzi nie mogę wylądować? Ja muszę to sprawdzić. Dajemy nura i uwaga, uwaga, uwaga. Podwiemie, podwiemie. Ej, tu nie podwiewa. Tutaj możemy sobie wejść jeszcze śmiało. Na gałąź. Możemy wejść, jak najbardziej. Ale jak się odbijemy od tego, to polecimy do góry. Buu! Tak. No niestety, moi drodzy, mit potwierdzony. Czas sprawdzić, kto jest silniejszy. Dzik czy samochód. Let's go! Lecimy! I uwaga, bum! Co jest? No moje auto straciło życie trochę. Mój dziczek troszeczkę tylko, dobra. Idźcie rozpaść bardziej, ta. Tam tararą, tam tararą, tam tararą, tam tararą. O, i po dziku. Czyli dzik jest słabszy. No niestety.
Nie wiem, czy to mit potwierdzone, czy obalony, ale można zginąć, jeżeli zostaniecie potrąceni przez samochód jadąc dzikiem. Czy kamień może odbić się od nowego gejzera? Sprawdźmy to. 3, 2, 1! Buu! Normalnie poszedł do góry, dostanę w łeb. Tak, dostałem, odbiło mnie. Czyli mit potwierdzony, kamień może odbić się od gejzera. W końcu kulojazdy powróciły do gry i mają teraz poziom naładowania zamiast paliwa. Jak widzimy, przyciągając się przyciągaczem, tym graplerem, czy jak go tam nazwać możemy, nasze paliwo i energia się kończy. Czy możemy naszą kulę naładować z powrotem, najeżdżając na charger, na którym ona stała? Poczekajcie, hop, okej, okay. Odstawiamy maszynę na miejsce i co? Ładuje się? No niestety nie. Mit obalony. Nie możemy naładować kulojazdu, stawiając go w te same miejsce, skąd wzięliśmy. Szkoda. Teraz sprawdźmy, czy możemy odbić się kulojazdem od launchpada. Uwaga, go! Boom! Normalnie! Normalnie kulojazdem odbijamy się od launchpada, ale czad. Okej, moi kochani, sprawdźmy, czy możemy wskoczyć do tunelu powietrznego rekinem. To będzie ciekawe. 3, 2, 1 i nitro! Woo! No, jak widać, niestety się nie da. Gdzie jest mój rekin? Halo? Mit obalony. Rekin, nie wiem, albo zginął, albo gdzieś go tunel wciągnął. Czy kulojazdem możemy złapać się latającego ptaka? A! Nie trafiłem. O, o, leci, leci, leci. Przykleiłem mu się do głowy. Spójrzcie na to. Ja latam. Bizonie, ja latam razem z ptakiem. Nie no, że tak można podróżować, to jest coś pięknego. Mit potwierdzony, ale przyjął na łeb. Jeżeli was to też rozbawiło, łapka do góry. Czy możemy odbijać się impulsami, jeżdżąc na dziku? Uwaga, szarżujemy. Impuls. Boom! Normalnie można odbijać się impulsem, jadąc na dziku. Nie no, to jest coś pięknego. Mit potwierdzony. Każdy z nas wie, że krzaki amortyzują upadek. Hyc. Ale czy uchronią dzika przed zginięciem? Sprawdźmy to. Trzymaj się, dziczek, polecisz. Woohoo! Uwaga! O! Krzaki nie amortyzują upadku, jeżeli chodzi o dzika. Mit obalony. A szkoda, myślałem, że przeżyje. Na środku mapy, jeżeli zanurzymy się pod wodę, widzimy punkt zerowy. Spójrzcie na to. Tak, jest, jest on na dole. Ale czy możemy w niego strzelić? Uwaga. Spróbujmy z innej broni. Chyba nie. Auk. No, niestety nie możemy strzelić w punkt zerowy. Mit obalony. Czy Heavy Snipa w nowym sezonie zabija na jednego hita? Musi uderzyć minimum 200. Bum! 180! No niestety, Heavy Snipa nie zabija na jednego hita. A szkoda. Czy dzik z nami poleci, jak wskoczymy w rifta? Uwaga. Hop! Woohoo! Co jest? Dziczek, wracaj! Przeżyjesz, przeżyjesz! Przeżył! Bo wpadł do wody, tak normalnie by się zabił. No niestety, dziki pływać nie potrafią, ale za to potrafią pływać. Mit obalony. Gawron, Buddy, Soprano i Wiciu pomogli mi szukać lamę. Jak dobrze wiemy, w tym sezonie na wilkach oraz dzikach możemy jeździć. Sprawdźmy, czy możemy jeździć też na lamie. Dobra, pierwią tutaj troszeczkę ogłuszmy. Stój, 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 wariacie. Hop, zeskakujemy i na barana. No co jest? Nie da się. Ty jej nie bij, wilk, tylko... Czemu ją wilk leje też? Niestety, moi drodzy, mit obalony na lamie. Nie da się jeździć. Nawet tak jest ogłuszona. Teraz sprawdźmy, czy powróciła do gry bandażownica, ta od Kewa. Uwaga, proszę bardzo, działo obfitości powróciło do gry w tym sezonie, czyli mit potwierdzony. Nowy przedmiot, ziarno rzeczywistości. Ponoć, kiedy te ziarno zasadzimy i zalogujemy się do kolejnej gierki, na tym drzewie wyrosną itemy. Sprawdźmy to. I proszę bardzo, moi kochani, twoja sadzonka urosła. I co my tutaj mamy? Zerwij owoc, niepospolite. Normalnie, zielone itemki. Uwaga, kolejny, też zielony. I kolejny, buu, zielony, czyli prawdopodobnie im dłużej meczy rozegramy i nie zerwiemy naszej sadzonki, tym lepszy wypadą nam itemki. Mit potwierdzony. Jeżeli obejrzałeś film do końca i wysłałeś do tego momentu, napisz w komentarzu kocham pogromców mitów, a wtedy przypnę ci serduszko, no i możecie też napisać w komentarzu, którego mitu nie znaliście. Pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie na Nintendo, wyniki ogłoszę już jutro, więc subskrybujcie kanał, wpisujcie kod Fara do sklepu, ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!